Cześć, siła, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Felicjan i zapraszam was na kolejny odcinek z serii The Elder Scrolls V Skyrim. No, kontynuujemy sobie tutaj przygodę z eksplorowaniem lokacji, która się nazywa dokładnie... Zaraz, ona się nazywa dokładnie Alfthant. Tutaj prawdopodobnie znajduje się jedna z rzeczy, której szukamy, aby otworzyć sobie jakoś tam starożytne drzwi, za którymi znajduje się kolejna kolejny z prastarych zwojów. A, dobra, tutaj to już jest przejście dalej. Hops, uważać na tą linkę trzeba. Dlatego najlepiej sobie gdzieś tam otworzyć tą pułapkę i na spokojnie dopiero przejść, bo czasami nasz NPC, z którym chodzimy, czyli w tym przypadku jest to Serana, może przez przypadek otworzyć nam tą pułapkę. Dobra, let's go to the beach. Dawaj, dawaj, dawaj. Tutaj trzeba, znowu tutaj cichutko. Może widzicie, tutaj już są pułapki. Tam już, wow. Wbijemy sobie może ten dekat od razu. Dobra, tu z tego co pamiętam, gdzieś można było odpalić chyba. Te pułapki, czy nie? Nie można było chyba. A może? A tu jeszcze coś jest? Czy nie ma? No, nie mogę nosić zbyt wielu śmieci. Czaszka. Dobra, już mamy dwa mniej. Na razie mi się nie zobaczy, czy jeszcze coś innego tutaj wziąłem, co nie powinienem. Falmerek. Wow. Z obroną to tutaj sobie... Dawaj go! No. Żelazne strzały tracę. O, hajs się zgadza, no. Nie wiem dlaczego, ale falmerzy strasznie dużo pieniędzy mają. Skąd oni tak naprawdę bierą to? To ja nie wiem. Ojoj. Dobra, to tutaj będziemy mieli... Ty to widzisz? Niesamowite. Romantyczne, nie? Tuż za tą bramą zobaczycie jeszcze mocniejsze stworzenie. To chyba będzie najmocniejsze, jakie pod ziemią możemy znaleźć. Ewentualnie nie licząc trolla, ale trolle... Cóż... Troli aż tak dużo tutaj nie znajdziemy. Chyba tylko jeden będzie. Aczkolwiek nie chcę wam kłamać w tej chwili. Jajo Chaurusa. O! Palmerek. No. Ty to chyba już dobijesz, to? No. Ała! No nie mogę z niego trafić. A, no małą ochronę teraz. W sumie ten pocisk byśmy mogli zabrać, ale... W sumie po co? Dobra, niepotrzebny mi więcej niż jeden. Chwila, może od razu pokażę to. Przyjrzyjcie się tamtemu czemuś? Gdzie to jest? Kurde. Można było strzelać przecież. O, widzicie. Warto strzelać przez to i dopiero później otworzyć tą bramę. Tak naprawdę. I trzeba uważać, jak właśnie dzieje tym, bo to zabiera strasznie dużo życia, strasznie. Mogłem sobie zapisać jeszcze przed tym. Dobra, uciekniemy kawałek. Tu jest jeszcze pająk. Jeszcze słyszę dokładnie jakiegoś falmera, ale... Nie jestem w stanie teraz interpretować, w którą mańkę on poszedł. Dobra. Pajączek poszedł w pizdu. Ej! Ty z nim nie walcz na takie coś. A, to ten był ten falmer przywołany. Kurde. Wybity z rytmu. No tak naprawdę mu to chyba nic nie zabiera. Kurde nic. No trafiam ciągle w te... Wow. Serana obrywa, ale nie wiem, czy mu kradnie życie, czy nie. No próbuję go zabić, nie widzisz? Ale nie chcę tracić na niego strzał. Fakt, że on... Tak naprawdę jakbyśmy go nawalali tymi lepszymi, to by go szybciej można było zabić i w ogóle, ale... Tak póki co też jest dobrze. Uff. Uff.
I on się tutaj na mnie gapi. No, strzel w niego. Wow. Dostał. Wow, 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 wow. Im dalej, tym lepiej. Nie radzę wam na takim poziomie, jakim w tej chwili ja gram przynajmniej. Nie radziłbym wam, tak jak już wcześniej wspominałem, otwierać tych drzwi. Bo on tak naprawdę jeden cios i może być po was. Wow, wow, wow. Popatrzcie, jak to zabiera już. Nie no, teraz się odsunąłem akurat. Akurat. Ale ogólnie nie jest to tak różowo. Nie ma, nie ma! Dostał? O, krytycznym dostał. No bo ja mu po głowie tak naprawdę... Wow! Ile mu to zabiera z ognia? Niezbyt wiele, widzicie? Serana znowu obrywa. A Serany mi raczej nie zabije. No. Traf w niego. Jest. Dobra. Let's go. Zapiszę sobie. Ryzyko nie przejścia tego dalej może być zbyt duże. I teraz możemy sobie centralnie, spokojnie otworzyć wrota. Tutaj dokładnie to się robi. Nie pamiętam, czy przypadkiem gdzieś nie było jakiegoś miejsce, gdzie to się robiło. Natomiast ja bym sobie pozbierał jeszcze coś, tylko nie wiem, czy mi to pomoże. Znaczy coś muszę wywalić na pewno. Kiełm... To mi jest niepotrzebne. Jedną wyrzucimy. Pióra zostawiam, bo to jest potrzebne. Można by było jeszcze użyć tych kamieni. Łyżkę możemy wyrzucić. Żeby znowu sobie... Chciałem coś zaklętego w ogóle. Kurde, o mam to. Te. Omniejszony. Ale naprawdę nie muszę tego na razie używać. Mam tych kamieni sporo już. Aczkolwiek sam... Samo zaklęcie tego łuku było dobrym pomysłem. Ciężki pancerz to nie. A Lidia chyba ma takie już nawet. Samo zaklęcie nie było złym pomysłem. Przyznacie mi chyba rację. Aczkolwiek teraz na tym etapie już nie jest aż tak niezbędne. O widzicie, co tu może wypaść? Strzały. Ludzki olej. Ten cień Centuriona, nie wiem do czego mi jest potrzebny tak dokładnie. Dlatego go nawet nie zbieram. Tu jakieś... O! Jakaś skrzynia, widzicie, ukryte zakamarki, warto zwiedzać. Nawet nie wiedziałem, że tutaj coś takiego jest. Może bym wziął, ale na... nie wiem czy ona będzie chciała to nosić. A nie wiem czy dziś nie mam już podobnego zaklęcia. Tu jest coś? Nie ma nic. Tutaj kolejny Centurion, ale ten już możemy sobie go spokojnie przeszukać bez żadnych walk. Znowu coś muszę wyrzucić. Ooooo, no ja bym tak nie chciał wyrzucać żadnych rzeczy. Coś, co jest mało warte i sporo waży. Dobra, żarcie można wywalić. Żarcia i tak nie używam w ogóle. Tu coś jest znowu, kuferek. Kurde, kuferków tutaj widzicie, o Jezus. Krasnoludy w sumie spłynęły z tego, że miały spore skarby, więc tak naprawdę jest to oddanie dosyć trafne tych wszystkich zakamarków, gdzie coś może się znaleźć w tych ruinach. Zawsze warto przeszukiwać doszczętnie te ruiny, bo no cóż, znajdujemy coraz to więcej ciekawszych rzeczy. Wow!
Cóż to... Patrzcie, patrzcie. Czy nie dość już śmierci? Przyjrzymy się. Oczywiście, że chcesz, Pyszę. Tylko czekasz, żebym się... To są kłótnie jakieś. Dobra, niech oni się na... Kto tam jest? Ała! Czemu ja od razu oberwałem? Oni się tutaj nawzajem biją. To są jacyś... jakby to nazwać, szabrownicy? Coś takiego. Wow! Jak mięso? Dawaj, wbijaj. Dawaj, Lidia. Lidia jest lepszym tankiem niż ja, też nosi lekką zbroję tak naprawdę. Ona przede wszystkim tego tanka swojego przejawia w tym, że... kradnie strasznie dużo życia. I to daje dużo jej strasznie atutu. Dobra, weźmiemy sobie jakąś truciznę. Truci strasznie dużo... o, tą sobie weźmiemy. Strasznie dużo nabyłem od panów Palmerów, więc możemy sobie ich spokojnie użyć. O, już zdycha. Tak jest. Tak jest. Pogrążyliśmy ich. To nie będzie mi potrzebny ten jego miecz. Ani zbroja. Gotowa. Tarcze zakrwawionych. To weźmiemy i damy seranie. O, o co chodzi? Nie, muszę wymienić. Coś dobrego? No, znaczy nie wiem, czy dla ciebie tarcza to jest coś do jedzenia. Ale masz, tutaj sobie to ci damy. Masz. Co ci by tu jeszcze dać? Rękawice sobie zostawię. To damy i to damy. Co ty teraz nosisz? Dalej, to chyba swoje, dobra. Wchodzimy niżej. Trzeba użyć krasnoludzkiego mechanizmu. O, to użyliśmy tej kulki. Ta. Let's go now. Mam nadzieję, że znajdę coś, co mnie zainteresuje. Chociaż, znaczy to jest jakieś ukryte przejście tak naprawdę, więc no cóż. Jeszcze może nie być koniec naszej przygody, bo nie pamiętam teraz dokładnie. A, już wiem, gdzie jestem teraz. Ale... tu trzeba znowu uważać. Widzicie tamto? Użyjmy tego. Nie przeszkadza mi ciemność, ale już dość czasu spędziłam w jaskiniach. Kurde no. Stąd musimy strzelać. Kto tam jest? No i nie wydawało mi się, że coś słyszę. Już. Ty musisz nawalać tutaj z lodu albo z miecza. Znaczy z twojego sztyletu. Nie wiem jaki w tej chwili masz, ale... radziłbym ci... atakować. No, 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 no. O Jezu, jakie to... Jej, jej, jej. Ale sorry, że mi tak na chwilę FPS-y spadły, ale nie wiem co tego było powodem. Może krwawienie... wow. Serany. Ale finish poszło. Ale jak ładnie odbiło, widzieliście to jakby nogi miał tak naprawdę. Tak odniosłem takie wrażenie, że ma tutaj gościu nogi. Wow, 17. Mam jeszcze sporo miejsca teraz tak naprawdę, ale będę zbierał tylko najbardziej potrzebne rzeczy. Tak mi się zdaje, przynajmniej najbardziej potrzebne. Dobra, zobaczmy co tu jest z tym laboratorium polowym Sidena. Czy jak on się tam zwał? Tutaj co będzie ciekawego? Przede wszystkim pełno... widzę... alchemia... uuu! O, znalazłem jakieś zadanie fajne, fajnie. Solo ognia... widzicie, warto było sobie opróżnić troszeczkę miejsca i pozbierać nowe składniki. Książki nie bierę.
Się dorobię. To miała być niby wyprawa tylko po... No cóż, po klucz tak naprawdę. Znaczy no, coś w rodzaju klucza. Tak naprawdę ja tutaj się dorobię strasznie dużo rzeczy do zielarstwa, alchemii. Dobra. Odsuń się. Odsuń się mnie stąd, jak chcę wyjść. To co, przy okazji znajdziemy sobie... Tylko nie wiem czy... Wow. Możemy sobie znaleźć 30 korzeni. Ale żeby to poszukać, to trzeba szukać przy wodzie. Przy wodzie. Ale trzeba też uważać na... O właśnie, na tych. Zaraz, zaraz. Zmienimy sobie na lepszą broń teraz. Jesteśmy na otwartym polu. Dobra, ustawiam sobie tak. Ledwo co go trafiłem? Serio? Okej. Widzicie, że już z tych otworów no jakby mi się więcej zrobiło. Ale to trzeba zniszczyć na pierwszym miejscu. Okej. Resztę się już jakoś wypatrzy później. Teraz zająłbym się bardziej, no nie wiem, czy chcecie, żebym znalazł te wszystkie korzenie, czy po prostu, żeby zrobić główną misję. Dobra, może zajmiemy się bardziej główną misją, jeżeli będę chciał znaleźć te korzenie, ja sobie tu po nie wrócę ewentualnie. Ops. Już mamy dwa. A tak naprawdę i tak będę tu chwilę... Wow, łączył, więc... O nie! Gdzie mi nagle serane wciągnęło? To jest podstawowe pytanie. Bo tutaj falmerki biegają. O, już mamy trzeci korzeń. Zaraz, gdzie ten falmer? Tu jest. Ale się schował. On strzela. Wow. No. No. No ej, gdzie ona jest? Ała. Gdzie on? Tu. Jakoś mi się udało przeżyć. Jakoś się udało przeżyć. Jeszcze go zejdziemy sobie od tyłu. Nie wiem, czy on przypadkiem nie będzie akurat szedł. Nie, myślałem, że się wróci. Nie ma. Nie, bo on jest ślepy tak naprawdę, więc... Może jest... Nie jest głuchy. Może on jest właśnie bardziej... Wow. Orzesz ty w mordę. Dostałem gdzieś krytyczną strzałą. Już farmerskimi strzelam? W którym ja miejscu w ogóle zapisałem ostatnio? A tutaj aż... Nie... Muszę znowu rozwalić tego gościa. Jeden. Możesz ty, mordę. Nie trafiłem. Myślę, to, że z takiej odległości on... Tak naprawdę nas jeszcze nie dostrzega. Bo te maszyny może mają jakąś tam zaciętość i strasznie duże obrażenia zadają, ale tak naprawdę... Wow. Tak naprawdę na dalsze odległości to one się po prostu nie nadają. A, bo ja po prostu tędy spadłem, ona musi jakoś naokoło iść. To jest czulowe. Na razie ten korzeń tutaj dopadłem gdzieś. No i korzeń tutaj jeden złapałem.
Tutaj. Prawda, jakbyśmy tutaj się przeszli, o tam macie drugi na przykład, nie? To trzeba przyglądać się temu, czy to gdzieś świeci, czy tak naprawdę nie. Tutaj przechodząc po prostu tego, koło tego jeziorka, tak naprawdę możemy znaleźć już koło, myślę, 5, 6, nawet 7 takich korzeni. Ja specjalnie się tym zajmować nie będę. Ale szalmerski mi strzelam. Ktoś ze mnie strzela. Falmera nie widzę żadnego. A tam, stamtąd strzela ze mnie. Zapomniałem, że tu jest jeden falmer. Wow, to są czaurusy. Co to jest? Czaurus, czaurus. Uciekam stąd. Ej, no czemu ja nie mogę? Ała! Tylko prawie widzę, że nawet stamtąd strzelić. I zatruć. Potężne stworzenie, potężne. No, nie ruszaj się. No patrzcie, gnidę. Pokaż się, pokaż. Tam jest Falmer. O! Oh. Wow! Tak naprawdę to jest wojna w tej chwili. Oła! Falmerskie strzały na falmerskie strzały. O, ale przebijają ładnie te czaurusy. Niby mają małe obrażenia, ale pancerz strasznie słaby mają na te strzały. No! Ha! Widzicie, czyli warto było skoczyć. Staniesz mi ty się ruszać? Oła! Dobra. Jestem już. Jestem już lepszy w walce ze stworami. Naprawdę ja już od początku ogarniałem dobrze walkę w Skyrimie, a to dlatego, że no 160 godzin Skyrima robi swoje, to już jest, tak można powiedzieć, staż. Staż w tą grę. Cóż, może to jak na Skyrima to nie jest długo, ale na pewno kawał czasu to już jest. O, tu mamy jeszcze jeden, to ten potem sobie pójdziemy, bo jest widoczny. Nie! Ła, 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 ła. Aha, bo one mi manę zabierają. Tak naprawdę ta matka ogników to pewnie silna jest, z tego co pamiętam. No, widzicie? Wow, o, Serana idzie. Może Serana sobie poradzi z tą matką. Ła. Zaraz, ja sobie muszę tutaj... gdzie tu jest to? O, było. Nawet pomniejszone może być. Wow! Serano poradzić sobie z tymi ognikami, bo ja bym niczego naprawdę zadzierać tutaj. Kolejne z potężnych stworzeń, starodawnych, które możemy spotkać w Skyrimie. I to zwłaszcza pod ziemią. To chyba nie jest jedyne, wow, jedyne takie miejsce, gdzie możemy spotkać tego ognika. Dobrze, że się sunęłaś. Patrzcie, jakie to potężne upiorzysko. Ile trzeba, znaczy no, słabszymi, wow, strzałami
Trzeba ładować. O, w cienie. Strzelowało się chyba, co? Wow, śnictwo na 78, to już... Też jestem w prawie perfekcjonistą w zadawaniu obrażeń z łuku. Ej, nie uciekaj! Jest! Dostała! Kubka popiołu. Śniącopy... Ale gdzie ja mam dalej iść? Tam niby coś jest. Cóż, tutaj... Ale to jest wielkie. Wow, widzicie to tutaj? Jakie to jest, jak to pięknie wygląda. Dobra, zapiszmy sobie grę od razu. Skoro już tak przeżywam takie miejsca. I co, udajemy się dalej. Nie musimy zjadać dokładnie wszystkich... ...takich marków. Wow. Tegoż miejsca. Ale... Ja postaram się... Jak najwięcej... Znaczy no jak najwięcej. Ja chcę po prostu jak najszybciej wyjść stąd. Bo już tak naprawdę męczymy się z tym drugi odcinek i... W tym odcinku zamierzałem skończyć już przygodę. Wow. Przygodę w tym żeś regionie. Gdzie gigant? Serano, widziałeś giganta? Bo mi gdzieś spindrzył. Ja chyba słyszę giganta. Patrzcie, patrzcie jak biegnie. Ha! Tutaj mógł być centurion jeszcze. Coraz potężniejsze to. Wszystko coraz trudniej mi jest tak naprawdę grać w tą grę. A to z jednego prostego powodu, no... Cóż. Te stworzenia... O, widzicie, tu jest centurion. Ale już giganta zacząłem atakować, więc najpierw giganta. Najpierw giganta, potem centuriona. Spolujemy na każde zwierzę. Gdzie on wyleciał? Tu. I po co tracić na niego bełty? Jak można go no, na kilka razy i... Pożegnał się z tym światem. Palu giganta. Dobra, zapisujemy sobie grę. Nowóż. I kusza. Kusza w dłoń. Czemu ja mu tak mało zabrałem? Nie! No skakuj tu na górę. Ała. Chodź. Dobra, ja stąd uciekam. Dobra, Lecz się. Szybko się lecz. Kusza miała być. Jeszcze mam wiele
do dopracowania w tym swoim szybkim dostępie. Ła! I pewnie mi zabraknie jednej strzały. Nie, jednak się udało. Jednak się udało. No, strzeliłem bełta bez potrzeby. Gdzie on poszedł? Dobra, jest, udało się. Udało się, zabiłem go. Tu? Ciche ruiny? Co to? Zaraz się napiję. Przy okazji mi tutaj syrena przybyła, co nie? Czy nie? Gdzie jest, kurczę, syrena? Znowuż. No, mi gdzie się chciało. Jedno... Wow, ale bon. To teraz trzeba się znowu czegoś pozbyć. Dobra, biorę to. No, no i właśnie. Przez przypadek znaleźliśmy szkarłatnego Nimru. Korzeń, kolejny. A tak naprawdę przyszedłem tylko zobaczyć, co jest tutaj w środku, nie? No i dalej mi tej syrany coś brakuje. Teraz ja mam się udać w tą stronę, tak? Tak mi pokazuje minimapa, że muszę udać się tutaj, gdzieś. Tutaj? No, tutaj się muszę udać. O! No co jest? A, dobra. Aha, tu mi pokazuje, że do Skyrimu mam się udać. Dobra. To mi pokazuje wtedy, że... Wy... Ray Trace w leksykonie. Zaraz, to nie tutaj. Czy tutaj? Nie, to nie tutaj jest. Na stówę to nie jest tutaj. Ponieważ ja w znacznie innym miejscu wychodziłem. Dzięki. Możesz ty, szkaru... No. I? Dobra, powypijałem coś pierwo. Wolałem wypić niż wyrzucić. Jeszcze gorzej by było, jakbym tutaj się zaczął bawić w kopanie. Bo wykopać też bym mógł sobie sporo tutaj. Ale po co? Zaraz. To już... Są pewne oznaki tego, że zbliżam się do... wyjścia z tego... tutaj... wielkiego, a, znaczy to jest wielkiej jaskini. Tak trochę to wygląda, jak ja bym był, o właśnie, to tutaj będzie. Trochę to wygląda, jak ja bym był pomniejszony ze 100 czy 200 nawet razy, a to by była normalnej wielkości jaskinia, tak naprawdę. No ale to tylko jest takie moje odczucie. Dobra, czyli udało nam się dojść w końcu na miejsce. Tutaj poszukując dalej, pewnie znaleźlibyśmy jeszcze kilka szkarłatnych szkarłatnych Nimrów, ale to mówię, to sobie zrobię już poza odcinkiem, tego nie chcę mi się na razie robić tutaj z wami. Gdzieś mi syrenę dalej wciągnęło. Snudki hen, wymerski ży... Kurde, tu jeszcze będzie pełno palmerów, a ja nie mam się czym bronić. Złoto. Kałamasz, o, pióro. Pióro mi się przyda do wytwarzania strzał. Może ja sobie jednak... A nie, to tutaj nic nie ma takiego, co by można było, że stwory mi przeszkadzają. To muszę tylko teraz o, nie w tą stronę idę. Tutaj będzie do rozwiązania kolejna z zagadek, zaraz zobaczycie, o co mi dokładnie chodzi. To już będzie jedna z ostatnich do rozwiązania tutaj. Cóż, chwilę pewnie nam to zajmie, ale co to dla mnie? O, proszę bardzo. Piedestał leksykonu.
Zaraz. Jeszcze raz. O. Kurde. Musimy trochę ponaciskać. Aż to nam się nie ułoży w jakiejś proporcji. Spróbujmy trochę ponaciskiwać. Tak na, właściwie, no cóż, ja bym to nazwał na oślep. O, widzicie, to się zaczyna świecić. To już dobrze. Zaraz, to przed chwilą było dobrze. Przed chwilą było dobrze, bo zaczęło się świecić. O, widzicie? Pojawił się nam kolejny przycisk. Aj. Dobra, pojawił nam się przycisk. O, teraz jeszcze raz. A, o, i jeszcze raz teraz tym. O, i proszę bardzo. Teraz jedyne co należy zrobić... A nie, to już nic, to teraz udamy się tam na dół po leksykon, znaczy po prastary zwój. Wzięliśmy i już mamy drugi prastary zwój. Dobra, czyli możemy już stąd wyjść. Chwila, czy ja nie muszę tego leksykonu przypadkiem zabrać? No i czego go zabiorę, o ile można, oczywiście, to ja sobie go zabiorę. Oddaję leksykon Timusowi. No właśnie. Czyli bardzo dobrze, że go zabrałem. Nie muszę się po niego wracać przy okazji. I już możemy wrócić sobie spokojnie do Skyrim. I teraz pogadamy sobie najpierw z Septimusem a propos tego leksykonu. A później udamy się jeszcze do... no, do tego tam typa. Nie fajno, jak ona się nazywała. Jak on się nazywał. Z tej strony... Nie, otworzę to. Dobra. Jesteśmy gdzieś... w ogóle w dupie, gdzieś na środku jakiegoś zjawiska. Ale tu co widzę, że tu jakieś skarby jeszcze to można zebrać. O, jeszcze jeden. A, ten jest pusty. Jakieś opuszczone obozowisko jest tak naprawdę, czyli jacyś tutaj grabieżcy już wcześniej byli. Być może opuścili swoje posterunki w popłochu, zostawiając wszystko, co tutaj tak naprawdę jest, bo po prostu było, no nie wiem, jakiś smok ich przestraszył czy coś. O właśnie, wywołałem smoka z lasu. Ała! Ała, 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 ja muszę się ze skałami chować. Chodź, 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 smoczku. God damn it! God damn it, gdzie jest moja serana, jak jej potrzeba? Wow, firebola strzel, to jest jeden z potężniejszych smoków. Krwawe smoki są... tego co czytałem, znaczy czytałem gdzieś, znaczy dowiadywałem się tak właściwie, że te smoki nie jest zbyt łatwo zatłuc. I trzeba na... Ła! Ja chyba sobie zginę jednak. Uuu! Ale widzę, że potężne strzały są z tych kuszy. Oberwał. No jak? Ciu! Przecież ja się schowałem za skałą. Dobra, może jednak od razu ucieknijmy do tego Septima, bo ja... Ja sam ze smokiem to nie jest zbyt dobre tym razem. Na pewno mi się nie uda smoka od razu zniszczyć. Jest! Mogę jeszcze szybko się teleportować, to od razu uciekamy stąd. Bo gdzieś tak naprawdę zginęła mi Serana, a ja sam
No cóż, sam to jak sierotka taka, sierotka Marysia. Może się gdzieś w końcu znajdzie mi ta Serana. Może nie. Kto to wie? Ops. Nóg sobie nie połamałem. Daj to szybko! Niezwykłe! Teraz rozumiem! Struktura zapieczętowująca zachodzi na siebie w najmniejszych O, fraktalach. Jesus. Krew Dwemerów mogłaby poluźnić haczyki, ale żaden z nich nie żyje! By jej nam użyczyć, wachlarz ich krewniaków mógł zebrać się, tworząc faksymile. Sztuczka. Coś, czego nie przewidzieli. Nie. Nawet oni. Krew Altmera, Bosmera, Dunmera, Falmera i Orsimera. Wciąż żyjące elfy dostarczą klucz. Dobra, czyli znowu będę musiał coś dla ciebie zrobić. Miej odtąd ten ekstraktor. Wypije on świeżą krew elfów. Wróć do mnie, gdy zestaw będzie kompletny. Okej. Nie będę pytał, dlaczego on chce otworzyć to pudełko. To teraz idziemy stąd. Idziemy stąd, bo muszę dla niego, widzę, zrobić jeszcze sporo rzeczy. Wow, cóż to jest? Podejdź bliżej. Pław się w moim blasku. Kim jesteś? Jestem Hermeus Mora. Jestem strażnikiem niewidocznego i mędrcem niepoznanego. Obserwowałem cię, śmiertelna I co, mam istota. klaskać z tego powodu? Imponująco. Super, Hubert. Czego ode mnie chcesz? Twoja nieustanna pomoc Septimusowi zaczyna sprawiać, że staje się on coraz bardziej niepotrzebny. Dobrze mi służył, ale jego Jakaś czas pradawna stara dobiegł magia. Trochę końca. zdradliwa, więc ja się chyba nie będę przyłączał nawet do tego. Gdy piekielna skrzynia Przyłączał. No, przyłączał bardziej. zostanie otwarta, nie będzie mi już dłużej potrzebny. Gdy Coś nadejdzie jest? Nie. czas, zajmiesz jego miejsce w roli mojego emisariusza. Co ty na to? A ci pójść do reszty? Miej się na baczności. Wielu myślało podobnie jak ty. Złamałem ich wszystkich. Nie możesz unikać mnie w nieskończoność. Jak to nie? Dobra, nara ci. Ja nic nie chciałem mieć z takimi fagarsami nic wspólnego. Nawet nie pamiętam, czy w ogóle kiedykolwiek dołączyłem do tego leszcza. Zaraz. Rozmawiać... nie. To z Kalsem na razie nie. Ja bardziej... Dobra, Dexionowi chcę teraz przynieść zwoje obydwa. Bardziej tym się w tej chwili zajmę. Bo tak naprawdę odskoczyłem na kilka misji i miałem zrobić wszystkie z gildii złodziei, ale postanowiłem, że zrobiłem z Damgarda, więc teraz nie chcę tak skakać z kwiatka na kwiatek, tylko od razu robię wszystkie misje, które są powiązane ze sobą razem. No. Tego robimy na razie to z tymi zwojami. A myślę, że już niedługo zaczniemy robić dalej z tych gildii złodziei, bo z tych gildii złodziei tak naprawdę zostały mi dwie misje może. Dwie, trzy główne misje. No, więc no, idziemy. Dawaj, dawaj, dawaj. No właśnie już do środka czy nie? O. Jest. Wejszło. Dobrze, panie ślepcu. Kurde, nie chcę wampirzych mocy. Mam nadzieję, że podróż Mam się prastare zwoje. Przykro mi, ale nie będę już przydatny w tej Widzę, że kwestii. ślepysz jest. To moja wina. W pośpiechu, chcąc przeczytać pierwszy zwój, zaniedbałem właściwe przygotowanie.
Myślałem, że uda mi się uśmierzyć efekty uboczne, lecz nie miałem racji. A teraz za to płacę. Ślepy? A tak, obawiam się, że tak... Cholera! A nie, taka musi być kolej rzeczy. Poza tym istnieje prawdopodobieństwo, że już nigdy nie wydobrzeję. No jak? Nie, istnieje inny sposób. Pytanie brzmi, jak wiele jesteś w stanie zaryzykować, by znaleźć łuk Auriela? No dużo. Nie zagwarantuję, że nic ci się nie stanie. Ślepota może być najmniejszym z twoich problemów. Nie martw się o to. Po całym Tamriel rozrzucone są odosobnione miejsca nazywane polanami przodków. Jedno z takich miejsc jest w Skyrim, w lesie sosnowym. Odprawienie rytuału pradawnej ćmy na polanie powinno dać ci odpowiedzi na twoje pytania. Objaśnij mi ten rytuał. Trzeba ostrożnie usunąć korę z drzewa kantykowego, która z kolei zwabi do ciebie pradawne ćmy. Gdy będzie podążać za tobą wystarczająca ilość ciem, zaczniesz dysponować drugim spojrzeniem niezbędnym do odcyfrowania zwojów. Mhm. Zgodnie z tradycją musisz użyć na polanie przodków konkretnego narzędzia znanego jako nóż pobrania. Czyli znowu coś będę musiał zdobyć? Rytuału tego uczy się każdego kapłana ćmy, ale tylko kilku rzeczywiście go wykonuje. Jeśli tobie się to uda, to znaczy, że szczęście ci sprzyja. Może będę kapłanem? Na podstawie wizji mogę stwierdzić, że prastary zwój, który zapowiada zdradę wobec bogów przypieczętowaną krwią śmiertelników, stanowi klucz do proroctwa. Dobra. Czyli tak naprawdę rozpoczęliśmy widzę kolejną misję, ale tą misję znajdziemy już kapłana ćmy. Tą misją zajmiemy się już w kolejnym odcinku, dlatego żegnam się teraz z wami. Na razie.